Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twojej piwnicy, w którym dopadłem same początki marki Polski Fiat, czyli polskiego Fiata 508 Junak. Jestem zachwycony. Nie ma jak jazda moim wozem 508 Polski Fiat. Jako mąż zachwycam wciąż rodzoną własną żonę. Dzieci są zazwyczaj mną, swym ojcem zachwycone. Zagłaszczę wóz, gdy sprawdza już, ten pieści znów opłonę. Każdy jest rad, że nie ma wad nasz polski Fiat. A jakbyście się zastanawiali, kto był tak szalony, żeby dać mi przedwojenną furę do przetestowania, to już odpowiadam, jest to Muzeum Polskie Drogi. Link macie w opisie, a ja Was serdecznie do nich zapraszam, dlatego że możecie tutaj zobaczyć prawdopodobnie największą istniejącą kolekcję polskiej motoryzacji. Jak widać, zarówno rzeczy, które powstawały przed wojną, jak i po wojnie. Dlatego serdecznie polecam Wam po prostu ich odwiedzić. Teraz zadacie sobie pytanie, ja myślałem, że przecież polski Fiat to duży Fiat i mały Fiat. Otóż nie, ta historia zaczęła się jeszcze przed wojną i ten wóz, który tu widzicie, jest prawdopodobnie pierwszym przedwojennym samochodem na tym kanale. I teraz opowiem Wam w skrócie, jak to było z tym powstaniem marki Polski Fiat. Otóż Polska z czasów przedwojennych, czy raczej bardziej międzywojennych, była krajem bardzo biednym, ale jednocześnie krajem bardzo ambitnym. Więc, co ciekawe, właśnie w okresie międzywojennym powstał pierwszy zupełnie polski samochód CWS T1. Tylko że ten samochód CWS T1 miał jedną zasadniczą wadę. Otóż był zbyt drogi i zbyt skomplikowany, zwłaszcza jak na realia Polski, która po prostu miała obywateli bez pieniędzy, a i tak wtedy samochód był luksusem. W związku z tym rząd, który oczywiście sprawował pieczę nad państwowymi zakładami PZ-Inż i CWS, czyli Centralne Warsztaty Samochodowe, stwierdził, że jednak trzeba troszeczkę obniżyć poprzeczkę i ogarnąć jakiś samochód w miarę tani, w miarę nadający się do masowej produkcji. Tak oto uderzyli do Włochów. Jako że tradycyjnie Polska miała dość dobre stosunki z Włochami, no to już w 1931 roku udało się we wrześniu podpisać umowę na właśnie Fiata 508. Mały samochód, masowy jak na tamte czasy oczywiście, który co ciekawe jeszcze nie został nawet zaprezentowany, ale Włosi już wtedy zgodzili się na jego produkcję licencyjną w Polsce. Co ciekawe, Fiat, tworząc ten wóz, miał już bardzo podobną filozofię jak po wojnie, czyli starał się zrobić pojazd tani, mały, spoko w eksploatacji, który zawierał jakieś ficzury z pojazdów droższych. Przy czym bardzo ważna informacja, w międzywojniu te ficzury z pojazdów droższych to mogły być na przykład wycieraczki, lusterko wsteczne albo bagażnik, ponieważ to jest samochodów z czasów, kiedy filozofia budowy była zupełnie inna, co Wam zaraz pokażę. Także ten oto Fiat 508, najpierw w wariancie pierwszym, potem przejściowym drugim, a potem trzecim, czyli takim jak widać tutaj, stał się szybko najpopularniejszym polskim samochodem. Był też wykorzystywany w polskiej armii. No więc tutaj mamy do czynienia z tym oznaczonym jako Junak, czyli wariantem ostatnim. Co jest w tym ważne? Otóż ważne jest to, że 508-3 polski był już w dużej części wyposażony w elementy produkcji polskiej oraz polskie modyfikacje. Ponieważ pierwsze samochody były składane z włoskich części, natomiast potem PZ-Inż zaczął wprowadzać pewne modyfikacje, oczywiście korzystał też z modernizacji od Włochów. Czyli pierwsze egzemplarze miały konstrukcję nadwozia drewnianą. Tutaj mamy już do czynienia z nowocześniejszym wariantem, z konstrukcją stalową, tak jak na tamte czasy to było coś nowocześniejszego, z kołem zapasowym przeniesionym na tył,
oraz największe modyfikacje, wzmocniona rama, wzmocnione zawieszenie. I tutaj niestety w tym egzemplarzu akurat się nie zachowały, ale polskie wersje miały inne felgi, mocniejsze felgi i szersze opony. Zapytacie, dlaczego? Otóż te wszystkie modyfikacje wprowadzono, ponieważ Polska w czasów międzywojennych miała bardzo mało utwardzonych dróg, więc po prostu trzeba było wzmocnić wytrzymałość tych pojazdów. I tak oto właśnie rozpoczął się wieloletni polski romans z Fiatem, zakończony dopiero debilizmem ministra Wilczka, który po tygodniu od podpisania w 88 umowy na produkcję Uno postanowił ją zerwać, dzięki czemu upadło FSO, chociaż Fiat dalej robi wozy w Tychach. Tak czy siak, oczywiście polskie Fiaty 508 zakończyły swoją karierę wraz z wybuchem wojny. No, trudno, że tak powiem, się dziwić. Teraz tak, jeśli chodzi o konstrukcję tego pojazdu i o jego w ogóle jakby stylistykę, nie będę się jakoś mocno wypowiadał, bo nie jestem żadnym specjalistą w tej materii, jeśli chodzi o samochody przedwojenne, ale pokażę parę fajnych detali. Na pewno część widzów jest już bardzo smutna, bo jak na razie praktycznie w ogóle nie przeklinam, ale jak mam wyklinać auto sprzed już prawie 100 lat? Nie jestem nawet w stanie ocenić, czy ono było chujowe, czy dobre. Tak czy siak, można się przypierdolić do jednej rzeczy właśnie związanej ze stylistyką. Ponieważ był to samochód tani, to projekt zrobiony przez Dante Giacose też musiał być tani. Więc mamy tutaj do czynienia z nadwoziem, które jest dość, kurwa, przestarzałe. Jak na drugą połowę lat 30. Samochody wtedy robiły się już bardziej zwarte, bardziej pontonowe. Natomiast tutaj mamy bardziej lata 20. w stylistyce. Co jest ciekawe i co jest właśnie mocno z lat 20. Otóż na przykład ten wyoblony tutaj bagażnik. Go się nie otwiera od tej strony, dostęp jest ze środka. Dalej, co jest jeszcze ciekawe, to to, że pomimo tego, że felgi się niestety polskie nie zachowały, to mamy tutaj dekielki PZ Inch na łożyskach. To jest polski element. Dalej, nadwozie typowo karetowe i w ogóle nadwozie typu kareta, coś co zachowało się aż do dzisiaj w polskiej nomenklaturze urzędowej. Otóż tutaj faktycznie to nawiązanie do powozu poza przedziałem silnikowym jest bardzo wyraźne, że tak naprawdę tutaj w miejscu silnika byłby zydel woźnicy i połączenie z koniem, ale zamiast tego są konie mechaniczne. Zapytacie, czy było więcej wersji nadwoziowych? Oczywiście. Ogólnie było to takie czasy, że tutaj spory odsetek produkcji to były gołe ramy do oddzielnego skarosowania, a tylko część wychodziła z fabryki z gotowym nadwoziem. To są kompletnie inne czasy. Dalsze fajne detale. No, typowy chromowany grill i znaczek pierwszy, pierwotny polskiego Fiata. Zaskakująco podobny do tego, który potem był stosowany na dużych Fiatach i małych Fiatach. Dalej, co jest jeszcze nietypowe? Otóż klamki od kibla w ramach otwierania drzwi. Drzwi, które otwierają się, zobaczcie jak daleko i bez ograniczników tak naprawdę. I jeszcze ciekawsza rzecz, to że klamka tych drzwi jest tutaj, przy szybie. Czyli jak mam otwarte okno, to tak mogę sobie zablokować, natomiast tak mogę te drzwi, o, coś nie wróciło chyba, otworzyć. Kolejna charakterystyczna rzecz, otóż ten dach jest częściowo pokryty tapicerką. To nie jest dach stalowy. I żeby było jeszcze ciekawiej, zapytacie, czy to jest jakiś otwierany faltdach. Otóż nie, to jest element przykręcony. Po prostu produkcja tego była tańsza niż dachu stalowego. Spośród innych rzeczy, które mogą zwrócić uwagę, to jest na pewno średnica koła. Zobaczcie, to jest prawie że średnica koła od roweru współczesnego. Jakiegoś terenowego, to myślę, że nawet będzie identyczne. I zobaczcie, tu jest tylko pojedyncza lampka. Tu oświetlenie tego pojazdu nie ma nic wspólnego prawie że z tym, co mamy współcześnie. Zwróćcie też uwagę, że ten wóz nie ma kierunkowskazów. To są jeszcze czasy, kiedy chęć skręcania pokazywało się ręką. Ale biorąc pod uwagę, że ten wóz jeździł w czasach, kiedy większość ruchu to były rowery, powozy konne i może jakieś motory, no to tak na dobrą sprawę
ten system z machaniem działał. Zwłaszcza, że on osiągał może 80 km na godzinę maksymalnie. Ale okej, dobra, to sobie pogadaliśmy bardzo poważnie, bardzo informacyjnie, zupełnie nie jak na kurwa kanale Motobieda, ale odczuwam jakiś taki szacunek do tego pojazdu. Bo jak wyśmiewam, to wyśmiewam śmietniki, których zostało dużo, a tu jednak mamy prawdziwy kawałek historii. Nawet jeśli był to lekki badziew, bo to był lekki badziew, to był samochód, który miał być przede wszystkim tani, a nie samochód, który miał pokazywać potęgę przemysłu albo jakiś luksus. Tu nic nie ma. Jakbym dostał CWS T1, tam się działy rzeczy. Natomiast tu tani samochód dla ludu w cudzysłowiu. Wtedy normalnego człowieka nie było stać na samochód. Dobra, zrobiło się tak poważnie, to chociaż trochę wybiję tutaj takiego rytmu tej wielkiej powagi i powiem, że niestety akurat takiego Fiata raczej nie da rady ubezpieczyć przez internety i szybko, ale wy możecie szybko, skutecznie i wygodnie ubezpieczyć wasze furki na jedynie słusznej porównywarce, czyli takiej usłudze, w której od razu dostajecie listę ofert od różnych ubezpieczycieli, możecie wybrać najtańszą i macie duże szanse, że wyjdzie wam naprawdę fajnie i tanio, ponieważ dostajecie jeszcze na dwie fury 150 zł cashbacku, czyli zwrotu i ile razy to mam wam powtarzać? Po 50 zł za każdym razem, kiedy ktoś skorzysta z waszego linku polecającego, który dostajecie zawsze, kiedy kupicie ubezpieczenie i możecie sobie uzbierać z tego 2000 zł i to jest no scam my friend, prawdziwe pieniądze, prawdziwe przelewy, a tymczasem lecimy dalej z odcinkiem. Także chodźmy zobaczyć, jak wyglądały wnętrza takich wozów z tych lat. A więc otwieramy sobie drzwi i zobaczcie na przykład, jak wyglądają poszycia tych drzwi. Otóż mamy tutaj kawałek tapicerki w taki charakterystyczny wzorek, że myślę, że każda babcia i dziadek by go rozpoznała i by im się spodobał. Mamy kieszonkę, też materiałową, taką jak kanapa u babci, jeśli ma jakieś stare meble. I mamy pewną nowość. Otóż jak na lata 30. to korbotronik. To był najnowszy krzyk mody. Jeśli mogłeś sobie chować i otwierać szybę, to znaczy, że miałeś coś nowoczesnego. Ja nie żartuję. To naprawdę było nowoczesne. Zaglądamy sobie do środka. Stołki też mogą przypominać fotele u babci. Są całe tapicerowane, dość miękkie i oczywiście można sobie je składać, żeby wejść na tylną kanapę, która wygląda zupełnie jak u babci również. Cały czas trzymamy się tego fajnego poszycia tapicerskiego i teraz najciekawszy feature. Tu jest jakaś kartka, nie chcę jej pogiąć. Tak oto otwiera się bagażnik, zobaczcie. To jest bagażnik tego Fiaciora. Strasznie niepraktyczne rozwiązanie, ale tak się wtedy to robiło. Deska rozdzielcza jest najprostsza z możliwych. Ogólnie ten samochód jest niesamowicie prosty. Zobaczcie, tutaj zestawem dosłownie kilku kluczy można sobie ten samochód poskładać, rozłożyć, złożyć, wszystko zrobić. Kolumna kierownicza jeszcze z czasów takich, że nie chcecie się tym zderzać czołowo, ponieważ ona może wam się wbić w klatę lub w ryj. Skrzynia biegów, jak na tamte czasy, niezłe wow, bo mamy tu aż cztery przełożenia, żadne nie jest synchronizowane. No i zestaw przyrządów, zobaczcie jaki banalny. To jest ręczny gaz, czyli taka trochę regulacja wolnych obrotów. Tutaj mamy rozrusznik, to będzie kontrolka chyba od świateł. Tu jest coś, czego nie udało mi się ustalić. To jest ssanie, nie wiem dlaczego to jest A, a to jest G, ale no, czy gaz to rozumiem, a A to nie wiem dlaczego. I mamy, zobaczcie, fajna rzecz. Mamy tutaj tarczę zegarów, zaskakująco ładnie zaprojektowaną. Naprawdę mi się podoba, która została wykonana w zakładach inżyniera Romera we Lwowie. Jest w całości po polsku. Mamy olej, a raczej jego obstawiam, że ciśnienie. Mamy benzynę i mamy prędkość. Zapytacie, dlaczego tutaj są wskaźniki od oleju, bo równie dobrze może to być też od ilości oleju. Otóż te pojazdy w tamtych czasach miały częste problemy zarówno z ciśnieniem oleju, jak i z tym, że pasowanie ich było takie, że po prostu ten olej paliły z definicji. Trzeba było pamiętać, żeby ten olej uzupełniać.
ponieważ ten pojazd standardowo przepalał około 150 gramów oleju na 100 km. Natomiast tutaj pod zapłonem mamy włącznik trzypozycyjny świateł, czyli zapewne nie wiem jak to działa, zaraz sprawdzimy. A tu jest jakiś des, in i res, obstawiam, że są to przełączniki od baku. Poza tym ręczny zupełnie jak w zwykłym aucie, pedały też jak w zwykłym aucie. To nie jest Ford T, to się obsługuje oczywiście z poprawką na starość tego pojazdu, tak jak samochód normalny, współczesny, no prawie. No i jeszcze tutaj ciekawostka, która już potem nie występowała, to jest możliwość uchylenia sobie przedniej szyby, bo zwróćcie uwagę, że tu nie ma nawiewów. Otóż samochody wtedy były na tyle wolnobieżne, że to działało, ponieważ i tak standardowo pewnie jechałeś koło 40 na godzinę, mogłeś sobie otworzyć szybę, żeby wpuścić trochę powietrza i żeby dało się oddychać. Praktyczne schoweczki, tu sobie można było, nie wiem, położyć rękawiczki, fajki, co tam w tamtych czasach się woziło. No i charakterystyczna, bardzo praktyczna, gumowa wykładzina na podłodze. Jezu, w ogóle jak ja to profesjonalnie opowiadam, ale nie mogę przestać. Jestem zafascynowany tym, że obcuję z samochodem przedwojennym. I chuj, że to się nie kliknie, bo to się pewnie nie kliknie, bo nikogo nie obchodzą samochody przedwojenne, ale to samo w sobie jest fascynujące. To też całkiem nowoczesne rozwiązanie. Silnik elektryczny wycieraczek, które są u góry. Tutaj akurat jest jedna. Magneti Marelli, Magneti Lavetti Menelli już obecne w tych latach. Druga nowoczesność to jest to lusterko. Otóż to, że lusterko jest u góry, jest to pewna nowoczesność, ponieważ najczęściej w tamtych czasach, a przynajmniej przed tym Fiatem, lusterka były w desce rozdzielczej, co było kurwa absolutnie kretyńskie, ale tak się to wtedy robiło. Fajne jest też to, że to było tanie auto. Zobaczcie, jak wygląda oświetlenie wnętrza. Ma takie prawie że barokowe art deco wykończenie. Więcej rzeczy, które nawiązują do współczesności poza Lavetti Menelli, otóż Securit. Securit, który chyba do tej pory robi szyby dla Fiata. Pod maską taki Fiacior też nie do końca przypomina to, co znacie z późniejszych aut. Pomijając już oczywiście otwieranie maski od boku z dwóch stron i to, że jest to, jak widać, bardzo prosta konstrukcja, to zwróćcie uwagę, na przykład nie mamy tutaj pompy paliwa, to jest bak paliwa, z którego grawitacyjnie tutaj przechodzi sobie benzyna do tego malutkiego gaźniczka, który zasila 1-litrowy, bo taka jest pojemność, silnik czterocylindrowy z bocznymi zaworami. To są, z tego co udało mi się dowiedzieć, zawory są boczne. I teraz, co jest ciekawe, mam problem z ustaleniem, gdzie tu jest pompa wody. Bo mamy, zobaczcie, tylko jeden pasek klinowy, który tutaj idzie na prądnicę. Więc albo pompa wody jest tutaj z przodu na kole pasowym, albo wszystko odbywa się jakimś cudem grawitacyjnie, że tu idzie po prostu ciepła woda, tu opada zimna i tak działa chłodzenie. Przyznam szczerze, nie jestem żadnym ekspertem. Jak ktoś się na tym zna, może mi podpowiedzieć. Pamiętajmy też te czasy, że tutaj się chłodziło to wodą, więc tu mamy wygodny kranik do spuszczania tej wody w zimie, żeby nam nie pękła głowica albo w ogóle nie popękały elementy układu całego tej chłodzenia. Ten motor miał, jeśli dobrze pamiętam, coś w okolicach 24 koni i był w stanie rozpędzić ten wóz do 80 km na godzinę. Napęd jest oczywiście na tylne koła, zawieszenie resorowe. Co mi jeszcze się tutaj podoba, co jest nietypowe jak na współczesne czasy. Zobaczcie, jak rozwiązano mocowanie kolektorów. One nie mają własnych nakrętek, a przynajmniej częściowo nie mają, tylko tu są takie szpilki z taką nakładką z ząbkami, które się dokręca. Bardzo interesujące. Tam gdzieś jest rozrusznik. A co jest tam? Zaraz zobaczymy drugą stronę. No więc to jest bardzo ciekawe. Fajnie, że to otworzyłem, bo to mi wygląda na baniaczek na zapasowy olej. Normalnie pod maską mamy specjalny uchwyt na baniaczek z zapasowym olejem. Siup, wsadzamy z powrotem. No tutaj cewka już dość standardowa.
trochę nowsza, ale raczej oryginalna pewnie już by nie żyła. No i powiem wam, że ja tu w ogóle nie widzę pompy wody, więc ona albo jest tam, albo tu nie ma pompy wody. Ciekawe. O, instrukcja smarnicza, zobaczcie. Już wtedy się używało Gargoyle Mobile Oil. I były oddzielne oleje na lato i na zimę i jeszcze smar stały. Do nabycia w firmie zdrapanej z jakiegoś powodu oraz wszystkich miejscowościach Polski. Piękne. A tu zbiorniczek płynu hamulcowego, pompa jednoobwodowa, hamulce bębnowe. Dobra, chodźcie się przejechać, bo nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak mi wyjdzie jazda czymś takim. Dobra, zaczynamy przejażdżkę, moją pierwszą przed wojniem. Tu się kręci, się kręci. Moją pierwszą przejażdżkę przedwojenną furą. Już widzę, że ludzie wtedy byli mniejsi, więc to siedzisko nie jest na moje dupsko. I teraz tak, swoją drogą teraz tutaj mi powiedział syn właściciela, tutaj w sumie też właściciel w pewnym sensie, bardzo fajną ciekawostkę na temat tego wozu. Otóż podobnież taki Fiat wychodził drożej w Polsce niż Chevrolet montowany przez tam prywatne zakłady Lilpop, Rau i Löwenstein. Ale było ich więcej, dlatego i tak były najpopularniejsze. Wychodzi na to, że prawdopodobnie przełomowa sprawa to była produkcja państwowa. Chcieli jak najbardziej pokazać, że jesteśmy sami w stanie składać części do tego samochodu. W efekcie te wozy były i gorsze, i droższe, i gorzej przyspieszały, mniej wygodne. Ogólnie wszystko bez sensu, a już najlepsze w tym było to, że Fiat stworzył te wozy po to, żeby były tanie, ale w Polsce udało się zrobić tak, żeby nie były tanie. Good job. Dobra, ruszamy na przejażdżkę. Stopy też chyba mieli mniejsze, bo mi się nie mieszczą trochę. Zaczynamy od włączenia zapłonu. I tu jest napisane DEM. Nie wiem dlaczego DEM. To jest taki twórca internetowy. Odpalił. Brzmi kompletnie inaczej niż współczesne silniki. Podniosę trochę obroty. Ok, czy już wiemy, że to chyba jest ciśnienie oleju? Oj. Tak, to jest ciśnienie oleju. Teraz uwaga, procedura wrzucania pierwszego biegu i ruszania. Czyli ręczny chyba wypadałoby zrzucić. Dobra. O kurwa, ruszyłem. Ale pojebane gówno. Ale chciałbym, uwaga, bo zacznę od manewrowania, czyli od próby wykręcenia. I teraz wsteczny mam gdzieś daleko tam. Nie wiem, czy to jest wsteczny. Lusterka są super, nic z nich nie widzę. Ale on brutalnie chodzi, ja pierdolę. Nie wiem, jak jest zrobione tu to sprzęgło, ale jazda na pół sprzęgle to jest masakra. Hamulec występuje. Zobaczymy, jak mi pójdzie przejażdżka w drugą stronę. Ja pierdolę, jakie to jest trudne. Dobra, jedziemy na razie, nie jest źle. I teraz spróbuję dokonać zmiany biegu, podwójne wysprzęglenie. Nawet mi się udało. Nie no, jak już jedzie, to prawie jak normalny samochód. I tam jest taka typowa droga z czasów drugiej rzeczy pospolitej. Tylko teraz znowu muszę go wykręcić. Ale piękna ruina tu obok. Podwójne wysprzęglenie, nawet jak stoję, na wszelki wypadek. Zaskakująco precyzyjnie wchodzą tu biegi. Tym jestem najbardziej pozytywnie zaskoczony. Myślałem, że w tych czasach to będzie bardziej coś w rodzaju losowania biegów. Tymczasem tu się okazuje, że jest tu całkiem cywilizowanie. Uwaga, będę podjeżdżał pod górę. I spróbuję go trochę rozpędzić.
włączymy światła. Drugi bieg. Udało się bez żadnego zgrzytu i ziewania. Podwójne wysprzęglenie, trójeczka. No, on tak śmiesznie podskakuje na nierównościach. Ale powiem wam, że byłem przekonany wręcz, że to będzie sporo trudniejsze. A jednak nie jest aż tak straszne. Naprawdę jest zaskakująco w porządku. Znaczy jest on o wiele brutalniejszy od współczesnych wozów, ale nie jest straszny. Tylko trzeba ostrożnie. O, masz, zgasł. Ciekawe, co mu się odjebawszy. Dobra. Mogę już sobie zaliczyć do swoich dokonań zalanie tego wozu, więc już lepiej go oddam. W skrócie, jazda przedwojennymi autami nie jest dla słabych. Właśnie znowu mi zgasł. To tyle, jeśli chodzi o moje umiejętności jazdy samochodem przedwojennym. Bardziej mnie martwi, że tu się unosi jakaś para lub dym, więc zobaczę, co tu się dzieje. Coś jest chyba nie tak. Kurwa, dostał przedwojenną furę, już coś spierdolił. Nie no, nic tu strasznego chyba się nie dzieje. Jakiś dymek się unosi. Chuj wie z czego. Chyba coś mu olejem pociekło. Albo był malowany świat. A, już wiem. To dobrze, że go zgasiłem. Tu mu pociekła benzyna z gaźnika. Dobra, no i moja wina. Starość uszczelek albo coś. Dobrze, że się nie zajarał. Kurwa mać, no mój fart. Państwowe zakłady inżynierii. Samochód polski Fiat. Dobra. No i tak to właśnie jest, wpuścić takiego pawiana jak ja. Prawie spali, kurwa, zabytek. Nie no, żartuję. Nie spaliłem. Dajcie mi kolejne auta. Lepiej puszczę to jakoś późno, żeby dali mi kolejne auta, bo kurwa. Przyjdzie orangutan i im spali kurwa kolekcję zaraz. Bezcenny polski Fiat 508, a ten go kurwa prawie spalił. Tak to jest, kurwa. Nigdy się małpy nie nauczą, takie jak ja. No, to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie mojej walki z przedwojennym autem, na którym się nie znam. I co? Pamiętajcie o jedynie słusznej porównywareczce, którą macie w opisie, możecie sobie kupić tam OCAC. I wpadnijcie do Muzeum Polskie Drogi oraz wpadnijcie na mój sklep motobieda.pl, żeby kupić gadżety. I to tyle w tym odcinku. Elo, trochę poważniej dziś było.